Witam was, moi drodzy, gorąco i serdecznie. Ja jestem Yuken, a przed nami 9 odcinek z Manor Lords, w którym będziemy dzisiaj działali i nową, podbitą miejscowość, osadę będziemy budowali od nowa. I bardzo fajne, jaki jest plan tego wszystkiego, to to, aby tutaj było głównie rolnictwo, aby oczywiście zająć się również tą dziką zwierzyną, czyli dostarczać jedzenie do naszej sąsiedniej osady, która będzie tą waleczną osadą. Tak to sobie rozkminiłem, rozplanowałem. No może troszkę czas przyspieszymy, no bo tutaj byśmy chcieli jak najszybciej zobaczymy, czy da się rąbać drewno. Chcemy wyrąbać, żeby tutaj jakoś to połączyć. No tutaj te parę domów by trzeba wybudować na krzyż, nie za dużo, ale wszystko blisko naszej granicy, aby było bezpiecznie. Po to mamy, moi drodzy, wojsko. A żeby nas broniło, bo takie założenie będzie, że będziemy się po prostu bronili tymi żołnierzami, tymi najemnikami, których tutaj sobie wyszkoliliśmy. No i tutaj widzę, że jagody nam się już skończyły. No i właśnie, dlatego będziemy chcieli, moi drodzy, to jakoś wszystko poogarniać. Ale może do zera wyzerujemy te jagody, zobaczymy. Niech mi tylko wybudują tartak, natomiast gdzie by tą osadę? No myślę, że ten namiot nie będzie miał większego znaczenia, bo my i tak, moi drodzy, pierwsze co, to się weźmiemy za wycinkę drzew, także tu najchętniej bym domów, kurczę, żadnych nie budował, powiem wam szczerze. Znaczy tu może rządek by można, ale też przy granicy tak nie do końca jestem przekonany. Trzeba zobaczyć, tylko tak, mamy sierpień, więc jest to myślę, że dobry czas, ale od razu trzeba się wziąć i za jedzenie, i za opoły. No jestem ciekaw, czy stałoby się coś, jakbyśmy sobie, moi drodzy, tutaj pyknęli, cyknęli stację karawan, która to stacja by nam dostarczała od razu jedzenie. Czy tak może niekoniecznie, wiecie co, ja bym to mimo wszystko jakoś zrobił inaczej, troszkę inaczej. Dobra, da się tak drogę zrobić, bo tu mnie tak aż kusi, żeby może, słuchajcie, stację karawan walnąć i... Jest w końcu to, czy nie jest? Jeszcze się nie wybudowało chyba. Coś wolno im to idzie. Bo tak myślę, czy by tu nie walnąć stacji karawan i od razu wziąć się za robotę. No dobra, moi drodzy, tu nie ma... Oj, ale my musimy wybudować... Czekajcie, bo tu mamy zero wszystkiego. Musimy wybudować obóz osadników. 250 pieniędzy ze skarbca. No wiecie co, no przy granicy to wybudujemy jak najbliżej się da. I tu nie mamy zbyt... O, my możemy sobie zasobów troszkę więcej wziąć na początek, żeby nam może aż tak jedzenia nie brakowało. Ale czy jest sens tracić kasę? Nie, nie ma sensu. Słuchajcie, nie ma sensu tracić kasy. Absolutnie nie. Pierwsze co, to obóz drwali do rąbania drewna. Później będziemy to... Słuchajcie, wszystko przebudowywali. Tak wam powiem. Będzie to wszystko, słuchajcie, przebudowywane. Także tu się nie ma co... Pypać od razu gdzieś tu bym może naprzeciwko koniecznie jakiś logistyka i spichlerz, nie tylko skład. Skład. A to w sumie bez znaczenia. Ten obóz drwali, znaczy ten obóz nie drwali, tylko ten nam zniknie, bo wiecie, zima idzie, także musimy mieć pobudowane te spichlerze, żeby jedzenie się również nam tutaj jakoś ogarnęło. No dobra, no dobra. A, bo tutaj teraz jest tak. A dobra, niech sobie chodzą byle jak. Co mnie tam? I tak te namioty mają zniknąć. Tu i tak będziemy przebudowywali. To jest tymczasowo, żeby rąbali jak najwięcej drewna. Także nie żadna pauza. Niech się biorą za robotę. To będzie priorytet najwyższy. Znaczy bardzo wysoki. I zobaczmy, jak my tu stoimy. Na razie nam jedzenia tu jeszcze nie zakwalifikowało. Jest słupek do uwiązywania zwierząt. No na razie drugiego nie weźmiemy. Jakoś szybko trzeba. O, obóz drwali się wybudował i zobaczmy, czy to nam coś, moi drodzy, da. Tak, zwierzątko też oczywiście przydzielimy. My tu już jesteśmy, wiecie, szaleni. Spróbujmy, bo to jest nasz teren teoretycznie, bo jeśli tak by dało się zrobić, że stąd byśmy mogli rąbać drewno, a tu mamy większą siłę roboczą, to byłaby... Idealna sytuacja, bo ci by nam trochę pomogli tu wyrąbać, bo generalnie chcę uszykować miejsce, żeby tu parę domów jakiś wybudować, jak najszybciej wziąć się za te jagody, które będą nam potrzebne obok, no i za mięso. No i tą całą resztę według planu
no jakoś na te rolnictwo. Jeszcze sobie to sprawdzimy, no sprawdzałem to w poprzednim odcinku, ale jest to dosyć istotne. Zobaczcie, no pszenica może tak niekoniecznie, bo ja bym tu się skupił tylko z żytem, no i jęczmień będzie dla nas dość istotny. Tutaj jest troszkę miejsca na jęczmień, żeby wiadomo, nie trzeba kupować, tylko żeby na browarki było, no i len. No zobaczymy, byle oni to jak najszybciej wybudowali, przyspieszmy sobie, bo tutaj nie ma co się za dużo z tym szczypać. No nie wiem, na jakieś parę domów bym musiał tu, słuchajcie, też pyknąć, cyknąć, wybudować, ale zobaczmy, czy mój tajny plan misterny działa. Nie jestem na razie do końca przekonany, czy to działa. Bo jeżeli można by to, słuchajcie, w taki sposób ogarniać, to byłoby to... Byłoby to perfekcyjne do wykonania. No, z jednego na razie damy. No wiadomo, że zwierzątka nie damy. Czekajcie, może obszar roboczy też większy. Bo to trzeba wszystko tu wyrąbać. Niestety. No tak myślę, że zobaczymy, dokąd wyrąbiemy. Tak bym może dotąd wyrąbał, żeby tam te jagody zostały. Tutaj byśmy już sobie coś mogli ewentualnie działać. Coś tu się wybudowało. Co tu się wybudowało? A, to jest obóz drwali. Tutaj jest skład. To na razie dajmy jedną rodzinę, żeby mi to jedzenie przenieśli. Kurczę, tu bym najchętniej te chaty postawił. Oni tu pracują, czy nie pracują? Jak to z nimi jest? Transportuje, ścina drzewo, usuwa gałęzie. Tylko czemu gdzieś tam, to ja nie wiem. Może, słuchajcie, już za dużo mam tych obozów drwali, no ale akurat tutaj jest akcja, jak widzicie, dość... Zauważono jednostkę, o, będzie się coś działo. No to, moi drodzy, tego bym się nie spodziewał. No i idą na nas, kurczę. To na pewno na nas idą? I znowu tutaj mi... No to dobra, będziemy się tłuc, tylko czekajcie, to nie ja. Ja jestem... Gdzie ja jestem? A tu idą. No dobrze. Skoro tak. Proszę ja was bardzo, drodzy. Nie ma najmniejszego problemu. Skopię wam tyłki. Chcecie mieć tyłki skopane, to... Tylko potem niestety jest to dla mnie problematyczne, widzowie, bo niestety przy tym, jak załatwiam tych kurczę, no, rozbójników, to niestety potem muszę dół na trupy i ludzi do tego dawać. Dalej, pospieszcie się, bo mi tu spalą mielerz zaraz. Halo, gdzie jest ta moja armia? No nie, spalą mi mielerz. Albo co gorsza, okradną. Gdzie jest moja ekipa? Dawać, już, tu, atakować, lecieć, ruchy. Nie tam gdzieś naokoło, tylko od razu, konkretna akcja, wszyscy. Wy też. Ruchy. Którędy to idziecie? Tu, no patrzcie. I to, tu jest jakiś błąd, bo zobaczcie, tu mają normalnie drogę i zwróćcie uwagę, że oni tędy nie mogą przejść. Widzicie? Zobaczcie. Stuchar totalny. A tu jest normalnie droga. Oni gdzieś tam naokoło idą. No suchar. Ja. No dobra, spróbujmy tak. No to jest coś nie fair. Dobra, no myślę, że jeszcze nam nie spalili chyba. Nic. To już bez patrzenia, kto jest kto. Od razu ekipę. Od razu, słuchajcie, ekipę do ataku. Dobra, ci tu sobie poradzą. Po co nam... To tych tutaj już się nie będziemy tymi przejmowali. Tych to można rozwiązać chyba. I to bez sensu. Ci sobie tu poradzą. Z nimi także. Wy tutaj. Oczywiście natarcie. Wy to już nie wiem. Gdzieś tam sobie strzelajcie. Jeszcze idzie kolejna ekipa moja. Mamy podwójną przewagę także. Czekajcie, tych trzeba troszkę do tyłu dać, żeby ci pierwsi zaatakowali. Goście są tak zajęci, żeby nas atakować, że nawet nie patrzą, żeby nam coś podpalać.
No ci rozbójnicy są troszkę, słuchaj, o już dostał, już trzech od razu mi łucznicy, trzech załatwili, słuchajcie, natychmiastowo. Także elegancko. Pięknie. Może tamtych niech załatwiają. Fajnie. Fajną mamy ekipę. Nauczyłem się, słuchajcie, walki w końcu. Coś nie coś, ale krzyki. Dobra, przyjrzyjmy się, słuchajcie, tej bitwie. Przy Mieleszach, jak to wygląda. Nie no, to na miniaturkę się chyba nada. Ci tu wleźli w Mielesze mi. Się odymią, poparzą. Po co było atakować? Kazał wam ktoś. Ja was o to nie prosiłem. Żebym nie dostał jakimś rykoszetem zaraz. A z który to rozbójnik, a który to ja? Rozbójnicy to chyba ci w kapturach, mi się wydaje. Moi mają hełmy na głowach. No, trochę jest tu ekipa spora dosyć. To ci powinni atakować mocniej, bo... Nie widzą? A ci co się obijają? Do roboty. A nie, to nie tu, tu muszę, już to ostatnia ekipa nam została. Dobra. I załatwiona sprawa. I widzieliście, tadam. I po sprawie. Szybka akcja, słuchajcie, i rozproszyli mnie troszkę, bo planowałem się tu wziąć za projektowanie, a mnie tu wyrwali z rytmu atakiem. I trzeba było, tylko teraz oczywiście będą na pewno niepochowane zwłoki, tylko gdzie ja mam... Tu gdzieś był. Kurde, czekajcie, bo teraz się pogubiłem, widzowie. Troszkę mi się... Dobra, no trudno, będzie daleko, ale... Chyba, że drugi tu przy granicy wybudujemy i potem... Potem się go zburzy. Wiecie co, będzie to... Ale tylko kiedy to się wybuduje, nie? Dobra. Kichać te zwłoki. Na chwilę będzie trzeba ich dać. Teraz tak, zobaczmy co nam się tu dzieje, bo tu też trzeba wszystko nadzorować i to jest o tyle fajne, słuchajcie, że jak widzicie, gdzieś tam się przenosimy, a my musimy tutaj czuwać, co tu się dzieje. Zobaczmy, gdybyśmy tu chcieli dać żyto, no już by się opłacało od biedy, więc można je tu zaznaczyć. Tylko mi tu się chyba owce, słuchajcie, porozmnażały dosyć mocno. Ale dobra, nie tędy teraz. Droga tutaj chyba tylko z jagód można. A ci tu dopiero idą. Nie no, ludzie litości. Z powrotem. Zresztą wy takie ruchy macie, że już wojna skończona, walka, bitwa wygrana, a ci dopiero przyszli. W połowie drogi są, słuchajcie. Dobra, niech będą tak jak byli, będą tutaj chronili. Będą w połowie. Dobra, no i co my mieliśmy tu zrobić? Bo wyszedłem z rytmu. W składzie był Gostek, żeby poznosił niektóre rzeczy. Chyba poznosił. To teraz jednego do spichlerza na szybko damy. Żeby też poznosił. Ale chyba wszystko, całe składowisko chyba zniknęło. No dobrze, moi drodzy, to my musimy się tutaj szybko zająć. Myślę, że... Jakąś budową. Zdecydowanie jakąś budową. Te jagody chociaż, żeby mieli jedzenie. Chociaż jedzenie mają na 20 miesięcy. Gorzej z opałem będzie. Czy mój plan, słuchajcie, wypala? No, nie jestem do końca przekonany, czy to działa. Ale jeszcze dajmy sobie chwilę. Ja nie widzę, żeby ktoś tu poza granicami niestety rąbał. Szkoda. Ale przekonamy się, przekonamy się. Dobra, no trzeba by im domy, słuchajcie, bo wrzesień jest. No chyba, że haciendy im jakoś tymczasowo... Kurde, no nie chciałem tu przy granicy budować. To zróbmy inaczej. Nie mamy wyjścia. Takie jakieś tam po prostu z kurami zrobimy nie za duże. Najlepiej od razu 5. Takie tam widzicie popierdółki. Za mało surowców. No tyle nie mamy. Czekajcie, trochę mnie fantazja poniosła. Może tak damy radę? Nie no, mi tu 5 hacjent wystarczy. O! O, to. Takie tylko na kury. Akurat 4 wybudowałem. Miało być 5, a wybudowałem 4. Ale dobra.
mniejsza o to, to jest, słuchajcie, tu wszystko takie na razie tymczasowe, mocno tymczasowe, żeby tylko, wiecie, żeby tylko działało, żeby tylko jak najszybciej tutaj się rozwinąć, dać im to jedzenie tutaj, bo to mówię, tu mamy rolnictwem się od samego początku zająć, no ale siłą rzeczy mieszkańcy muszą być. Szkoda, że nie można jakoś tych mieszkańców między prowincjami przenosić. Kurczę, no nie widzę, czy oni tu rąbią, czy nie rąbią. Tak raczej mam wrażenie, że niekoniecznie. Usuwa gałęzie. Gdzie usuwasz gałęzie, żono droga? Raczej nie widzę, żebyś gałęzie usuwała. Raczej łazisz. Bez sensu. Znaczy tu miałem Fritza. Też nie widać, żeby gałęzie usuwał. Znaczy ja nie wiem, co oni łażą pod... No tak trochę dziwnie, nie? Tak trochę dziwnie, bo mieli tu. No widzicie, mamy spiżarnie już pełne. My tu mamy ekipę, słuchajcie, taką, że... Cały czas jestem bardzo ciekaw, jak to będzie działało. Dobra, te chaty musimy, słuchajcie, jak najszybciej wybudować. Czyli w spichlerzu jeszcze jakieś jedzenie mamy? Gdzie jest to składowisko w ogóle? Tu jest słupek do zwierząt. Trzeba jak najszybciej hacjendy, żeby mi nie... Tutaj składowisko? Nie. No zniknęło to składowisko, no ale dobra, w spichlerzu są chleby, to można przenieść. Tutaj jedna rodzina, niech to tylko cztery rodziny. Aha, bo mieliśmy cztery rodziny, czyli cztery domy będzie w sam raz. No okej. Tak w sumie wam powiem, te domy mogą tu być. Nie musimy takich wielkich dawać, tu się za zwierzęta weźmiemy później. Chociaż jakbyśmy nie chcieli tych zwierząt tu, to pamiętajcie, że zawsze można zastosować metodę, że usuniemy tutaj te... Nie wiem jak z jagodami, możemy zrobić test. Chociaż tutaj bym jagód nie ruszał na razie, natomiast ze zwierzętami możemy zrobić test i one by się na przykład gdzieś tu przeniosły, nie? Tak się domyślam, że mogłyby się przenieść. Tylko czy nadal by były królewskie, tego nie wiemy. Znaczy w sensie bogate złoże. Tego, moi drodzy, to nie wiemy, jakby to wyglądało. Kurczę, tu mamy też dużo drewna, aczkolwiek niekoniecznie tu bym musiał je rąbać. Z drugiej strony tutaj mamy obóz drwali. Już tych obozów drwali, jak widzicie, mam całą masę i... A to możemy zrąbać tutaj. Czekajcie, bo może ja na żółte pole wjechałem i dlatego mi nie chcą rąbać. Może muszę bardziej tak dosadnie im zrobić na... Ale chyba to nie będzie działało jednak za granicą. Tak mi się wydaje, że chyba nie. Także to nam nie wypali. Tu musimy zadbać o to, żeby odpowiednia liczba tych gałganów nam tutaj rąbała, nie? Także tu będziemy musieli o to zadbać, żeby najpierw ludzie rąbali, potem jak najszybciej zadbać o pole, no ale to możemy wymieniać tych robotników, nie? Bo tu mi zależy, żeby jęczmień pozyskać, żeby tutaj za jęczmień nie płacić. Chociaż na razie nam się opłaca, nie wiem jak tam z piwem stoimy, no trochę tego piwa mamy. Ziarna cały czas też tutaj mamy. To co, ten młyn się nie wyrabia? Dobra, zobaczmy, czy oni te trupy posprzątali przede wszystkim. Chociaż nie widzę, żeby im tutaj trupy przeszkadzały, ale jeszcze jakieś tam leżą, więc niech będzie, że posprzątają do tego dołu na trupy. Niepotrzebnie mnie atakowali, no. Po co mnie atakowali? Mi tylko, słuchajcie, bałaganu narobili, nie? Bo teraz muszę przez nich muszę, kurde, zbierać te trupy. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Trzeba wszystko sobie przejrzeć, zobaczyć, jak to tu wygląda. To może zostawmy sobie na razie tak, jak jest. Bo tu jednak staram się, słuchajcie, doglądać. Tutaj mamy ulepszenie, ale do trzeciego poziomu to raczej... Ja wiem, czy jest sens. Tutaj na razie do trzeciego poziomu bym nie dawał. Aha, bo ja tutaj z jagód ludzi wziąłem. Dobrze. Powiem wam, że zawsze mam ten dylemat, jak widzę ze straganem rodzinę, to staram się niestety zostawiać. Kurczę, jagód będziemy mieli dużo, to może trochę narobimy barwników, żeby ciuchy nam się produkowały, bo jagód jest sporo, także podmienimy. Drzew na razie nie będziemy sadzić. Tutaj chyba wziąłem stąd. No i widzicie, nie każda chata po prostu nam tutaj pasuje. Tutaj mamy wszystkie pierwszego poziomu, a szkoda, bo by płacili podatki, nie? Natomiast targ nam się tutaj nie...
nie zrobił. No ale dobra, no mniejsza o to. Mniejsza o to, jak to tu sytuacja się kształtuje. No, no trzeba rąbać. No tutaj trzeba jak naj, wiecie, jak najchętniej bym wszystkich zrobił do rąbania. No tutaj teraz z tymi kurami będzie problem, bo na razie tą kasę sobie zostawię. Tym bardziej, że nie wiem, czy przypadkiem nie domówię, słuchajcie, jednego woła. A ten słupek może tu być. A, deski, okej. Okay. Musimy tu kontrolować. Opał, jedzenie. Gorzej z... widzowie, widzicie, z jedzeniem nie jest tak za kolorowo. Także tu trzeba szybką akcję zrobić. Niestety jeszcze obóz myśliwych. No to myślę, że tak tu może sobie stać. Niestety, słuchajcie, musi być szybka akcja z obozem myśliwych i może gdzieś... Nie wiem, gdzie bym to mógł postawić, tą chatę zbieraczy. Też nie chciałbym, słuchajcie... A, tak mi mniej więcej pokazuje, gdzie te jagody się mieszczą. Czyli tu chata zbieraczy mogłaby sobie stać. I byłoby spoko, jagody nie znikną. No kurde, to mamy teraz ciężkie zadanie. Za mało siły roboczej. Bo jedzenie nam się pierwsze skończy. Jest tylko na 3 miesiące, opał na 14. No to jeszcze powiedzmy, że opałem tak... Wiecie, tak pilnie nie musimy się tutaj martwić. Kłody na razie mamy, tylko siły roboczej nie ma. Nie ma komu budować. Więc teraz szybka akcja. Z drugiej strony, jeżeli ja na szybko... A, bo ja niepotrzebnie dwie rodziny tu dałem. Dobra, no trudno, jedna rodzina będzie. Ja sobie, słuchajcie, zawsze zaznaczam, żeby się jakoś nie pogubić tam, gdzie wiem, że już jest do budowania teren przygotowany, że jest wyrąbane, to... Czyszczę sobie te krzaki, wiecie, generalnie ja uważam, że krzaki w lesie gdzieś, gdzie są jagody czy zwierzyna, jak najbardziej spoko, ale no czy to jak nawet w farmingu coś robiłem, bawiłem się terenem, tak mnie zawsze te krzaki denerwowały i zawsze sobie pędzelkiem to, słuchajcie, czyściłem, także tutaj plus dla autora, że taką opcję i możliwość dał, bo no jest to na pewno, te krzaki są wkurzające. No tu będziemy musieli też poczyścić, żeby pola porobić, gdzie niegdzie oczywiście drzewa wyrąbać. Nie wiem, słuchajcie, czy ten młyn na pewno będziemy odbudowywali, czy po prostu się gdzieś nowy wybuduje. Tu jeszcze, jeśli chodzi o temat pól, nie mam jakiejś takiej wizji konkretnej. Na pewno chciałbym drogę tu przy granicy puścić i do tego jakoś tam pola dołączyć. Zobaczymy. Zobaczymy. No tylko, że tu by było fajnie, kurczę, coś niecoś wyrąbać przy granicy, ale jak widzę, słuchajcie, to nie działa, mi drodzy. Wiecie? Możemy jedynie tak spróbować. Możemy spróbować tak, ale to inaczej ja tego nie widzę. Niestety. Możemy jedynie tutaj. Sznela. Dobrze. Dołączyli członkowie do osadników. Pięknie. Dwa domy na plusie. To zaraz nam namiot zniknie, a my musimy się spieszyć, słuchajcie, z jedzeniem. Także tutaj pilna sprawa. Priorytet bardzo wysoki. I tu, gdzie to było? Ja w ogóle się zastanawiam, słuchajcie, nad jedną rzeczą, bo jeśli ja bym tutaj sobie zamówił zwierzę, a tu na przykład w obozie drwali to zwierzę przypisał, to tak teoretycznie powinno się stąd to zwierzę zwolnić, no bo miejsce w stajni jest tutaj. Także no troszkę tak, wiecie, aha, no w sumie teraz, kurde. Bo oni nic nie wybudują bez tego zwierzęcia. No trudno. Dalej, budujcie mi, bo oni tutaj zaraz z jedzeniem będą mieli problem. I jagody. Już zgubiłem tą chatę leśnika. Tu jest, dobra. Oba na bardzo wysokie. Jagody musimy szybko zebrać, póki jeszcze są. One na szczęście do grudnia zawsze są, także tutaj nie ma problemu. No zwierzyna nam nie ucieknie, ale... Tutaj bym dał to zarządzenie, że zwierzyna się dwa razy szybciej mnoży, także będziemy mieli dużo też tutaj wtedy i fajnie, jeśli chodzi o mięso. No dobrze, co tutaj możemy sobie zerknąć? Tutaj nas interesuje przede wszystkim, moi drodzy, czy te doły na trupy już jeszcze... No nie, no to ja zaraz się wkurzę i słuchajcie, to zrobimy inaczej. Słuchajcie, tak się nie będziemy bawili. Pierdykniemy sobie dół na trupy tu, o tu. W takim razie i go zburzymy. Najwyższy
chyba da się tak zrobić, nie? Że jak rozbierzemy, to chyba trupów nie będzie. Nie wiem, mam nadzieję, że znikną. Ten dół tutaj sobie. I teraz tak, tu jeszcze faktoria pracuje, spoczko. Jak wybudują, to musimy jeszcze zobaczyć kłody drewna. Mamy jeszcze za mało, słuchajcie, żeby tą posiadłość zrobić. O, na razie dwóch damy mniej z kopalni. Niech wszyscy, słuchajcie, swoje siły niech wszyscy skupią teraz na tartak. No desek też za dużo nie mamy, dobra. Można, słuchajcie, bardzo fajny sposób właśnie operować tymi pracownikami, gdzie mają być przydzieleni, gdzie nie, i naprawdę to, słuchajcie, daje dużo, dużo, dużo możliwości. Zerknijmy teraz na wszystko po kolei, czyli no na pewno deski i ten kłody będą nam potrzebne. Tutaj o jedzenie, słuchajcie, się nie musimy martwić, ale mówię, coś sprowadzam z jedzenia, to na pewno. Ale jako półskładniki, nie? Jako surowce. Mamy dużo lnu, który nam cały czas nie zużywa się. Mamy dużo mąki, czyli nie są w stanie tego chleba wypiekać, i dużo rudy żelaza. Dobra. Spoko, to w kopalni, słuchajcie, nie musi być tylu typków, skoro mamy dużo rudy żelaza. No mam nadzieję, że ta kopalnia będzie nieskończona, nie? Ja mam taką cichą nadzieję, widzowie, że tak będzie. Dobra. Cyk, 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 cyk. Zobaczmy, co tu oni już napolują. Tutaj na razie nic nie ruszamy. Jeszcze tą chatę zbieraczy, żeby jak najszybciej już można było tam ich do jedzenia zapewnić. Dobra, bo wrzesień, zaraz będzie zimno. Także chata zbieraczy, także jedzenie będziemy mieli. Opałem, no to tam aż tak się pilnie, jak widzicie, nie musimy martwić. Przy czym i tak sobie oczywiście gdzieś to może tu postawię. No tak na razie to widzicie, że jest wszystko takie... No sami widzicie, że wszystko jest takie na razie bardzo chaotyczne. Natomiast możemy już sobie zaplanować budowę chaty drwala. Żeby już ją zaplanować, żeby do opału przydzielić. Także zaraz mięsko już będzie, także jedzenie już sznęli będzie. A tu ktoś rąbie, słuchajcie. To ciekawe, kto to rąbie. Czy to ci nasi tu rąbią, czy... Chyba ci nasi, nie? Chociaż jakby nie patrzeć, tamci za granicą to też są nasi. No, ci są. Powinno to być tak jakoś, wiecie, taka kolaboracja, nie? Współpraca zakrojona. Powinna być możliwość jakoś łączenia pewnych... tutaj wiosek ze sobą. No i tu oczywiście będziemy znowu walczyli, jak widzicie, o tą aprobatę, nie? Także tutaj będziemy też musieli najpierw nas sprowadzać ludzi, jakoś te chaty byle jak chociaż tu pobudować na obszarze trochę ściętym. A myślę, że tu w razie czego drugi rządek się z chatami da. Śmiało można, bo ta zwierzyna jest daleko, jagody też są daleko, także śmiało można, żeby jak najwięcej było, a tutaj się zajmiemy polami. Tylko, no wiecie, z polami to ja myślę, że to będzie kwestia chyba już następnego odcinka, bo to nie jest tak, widzicie, hop-siup. Nas interesuje tu, moi drodzy, żyto. Jak widzicie, z nim nie ma problemu, żyto praktycznie na tym całym terenie jest dostępne. Interesuje nas jęczmień i będziemy go właśnie jakoś tak dzielili według jęczmienia, tak jak są te tutaj zielone żyzności. No szkoda, że tą chatę drwala tu wybudowałem, no a to się przesunie. I też troszeczkę nas będzie interesował len, no ale to chyba len bardziej właśnie gdzieś tutaj. No zobaczymy, zobaczymy. W każdym razie te trzy rzeczy, nie? Po to, żebyśmy nie musieli, słuchajcie, nigdzie kupować, że tak powiem. Chociaż tutaj jakbym wybudował tą stację karawan, to też mógłbym sobie, kurczę, dostarczać jedzenie. Tylko szkoda, że za darmochę nie można tak po prostu, tak? O, nie? Że zawsze jest ten punkt wymiany. Zobaczmy, czy my tu w ogóle możemy, słuchajcie, stację karawan wybudować, bo ja sobie mogę chcieć, a... No niby jest. I jedną kłodę drewna. Wiecie co, że ja bym tą stację karawan wybudował? Na przykład brałbym... No nie no, brać kłody drewna stąd to trochę bez sensu, bo obok mamy. No ale załóżmy hipotetycznie, brałbym kłody drewna, a w zamian... coś tam innego dawał, no nie wiem, zobaczymy.
spiżarnie są. Kurczę, zawsze mi zlaguje dosyć mocno przed zapisem i zawsze mi potem serce w przełyku staje. Ja też już staram się sam to też możliwie zapisywać. No tutaj chyba nic z tego obozu drwali, tu kompletnie myślę, że nic nie będzie. Bo ja nie widzę, żeby oni tu cokolwiek, słuchajcie, rąbali. Niby usuwają gałęzie, niby transportują, ale ja kompletnie, słuchajcie, nie widzę, w którym miejscu to się odbywa. I jestem wręcz przekonany, że chyba nie. Że chyba to tak nie działa, jak sobie to wymyśliłem. Dobra, to tu słuchajcie, jedzenie już mamy problem z głowy. Już pierwsze mięsa, jak widać, się zaczęły pojawiać, więc jedzenie już mamy na 3 miesiące, więc tylko chaty im teraz musimy zapewnić. Więc wiecie co, na chwilę, a dobra, niech będą. To te 3 rodziny dadzą radę. Sznela, budowa ukończona. No to tu jeszcze na wszelki wypadek 2 domy sobie zaznaczymy. Nie spichlerz, co ja robię? Jaki spichlerz? Kurde! Spichlerz już mamy. Juken, chłopie, co ty robisz? Dobra, będziemy obóz drwali, przesuwali. Tak się nawet rymuje, więc... Zawsze z dobudówką, chociaż Curie tutaj damy, nie? Będą Curie. Siema, Cura! Siema, Cura, tutaj gdzieś się to przesunie, zawsze można to dalej przesunąć. Zobaczymy. Już tam się pomyśli. Natomiast chyba z drugiej strony nie chciałbym domów budować, to już chyba będą pola i gospodarstwo. Zobaczymy. No tutaj wiecie, no jakby jak najmniej tych domów chciałbym nabudować, bo one teraz będą mi miejsce zapychały, no chyba, że tu wyrąbiemy właśnie trochę drewna, no to tutaj też się jakoś pobuduje. Może tutaj tak przy granicy fajnie pobudujemy, o, to by był fajny plan, taką fajną tutaj zrobić jakąś, no widzowie, to by było fajne. I tutaj znowu kolejna droga, która się łączy. To by był fajny plan. No ale jak widzicie, najpierw coś muszą powyrąbywać, także na razie to jest takie działanie bardzo, bardzo mocno, bym powiedział, tymczasowe, nie? Działamy tymczasowo, słuchajcie, żeby cokolwiek tutaj zrobić. Dobra, co z tymi jagodami, bo mi zaraz... A, bo dobra, może wypadałoby trochę czas przyspieszyć. Niech mi to... A, jest już chata zbieraczy. Łe, jest chata zbieraczy. A, tylko teraz nie mamy... Kurde, te początki zawsze. To czekajcie, na chwilę zamienimy. Na chwilę zamienimy, bo opał nam się zaraz skończy. No wiecie co, to nie jest tak hop-siup. Jedzenie mamy na 3 miesiące, to chociaż niech po jednej rodzinie będzie. Już trudno, najwyżej nam przepadną jagody. Ale niech chociaż coś tych jagód nazbierają, a 2 rodziny niech biorą się za robotę. No ewentualnie, skoro mamy tych kłód drewna nie najmniej, to kusi mnie ta stacja karawan tutaj, ale powiem wam szczerze, kurczę... No dobra, tam na razie stragan jest najmniej ważny. Spieprzajcie mi ze straganem. Wiecie co, tak się mocno zastanawiam. Ta stacja karawan, tutaj byśmy dali jedną, a tu byśmy dali tą, nie? I to byśmy, wiecie, sobie przewozili. Tylko ja tu bez problemu opał mógłbym sobie przewieźć. O! Ale nie musiałbym się tu o ten opał, słuchajcie, martwić. Zobaczmy, czy ja mogę tą stację karawan w logistyce. Stacja karawan... Tu przy granicy, totalnie przy granicy. A mogę? Jak dziwnie trochę się to buduje. Mam przyciąganie do drogi, a mam wrażenie, że nie przyciąga, ale dobra. To słuchajcie, budujemy tu stację karawan, a tutaj, tutaj gdzieś spichlerz był. Bym raczej, ja wam powiem szczerze, garbarnia. Nie mamy za dużego wyjścia. Z obóz drwali. Który też mam wrażenie, wiecie co, czasami coś tu się laguje. Ja wam powiem szczerze, ostatnio zauważyłem taką sytuację, że się lagowało z tartakiem, który działał, ale nie działał. Także teraz mi się chyba w tym tutaj wejściu polagowało troszkę tutaj, no niestety. Wiecie co, to już tam bez znaczenia. O, sznela, osada wzrosła, czyli zróbmy, ale nie, czekajcie, to ja nie mogę, teraz nie pomyślałem, widzowie. Bo ten punkt rozwoju, który bym chciał dać, to owszem, daje więcej mięsa, ale kosztem upraw, a my tutaj chcemy rolnictwo zrobić, także to nam nie wypali. Dobra, niech będzie mięso. Kurde, widzicie, że nie jest to wszystko takie proste. No dobra, moi drodzy, no cóż, no...
Bardzo mały postęp, ale już chociaż domy im zapewniliśmy, bo zobaczcie, nie ma tych tutaj, tych tam namiotów bezdomnych. No zobaczymy z tą stacją karawan, bo może to jest jakaś opcja, tu będziemy sobie dostarczali po prostu opał i wtedy nam jakby tutaj budynek w ogóle z opałem tak naprawdę nie będzie, słuchajcie, potrzebny, tak? Czyli tutaj wyeliminujemy wielu pracowników i wszystkich maksymalnie skupimy na to, że, bo zobaczcie, tak samo broń, wszystkie inne rzeczy, chleby, możemy dostarczać z Jukenlandii do Schnelli. Więc i opał to wszystko. No już, chwila, no. Więc jedyne, co mi się wydaje, a ja tu nie wybudowałem jeszcze, kurde. Stacja karawan. No dobra, niech na razie sobie tu będzie, później się będziemy martwić. I to byłby, myślę, że dosyć dobry pomysł, bo tutaj wtedy wszystkich, totalnie wszystkich pracowników, wszystkich ludków moglibyśmy przenieść tylko i wyłącznie na gospodarstwo, nie? I że to też jedzenie by tutaj zapewniało, to byśmy taki obieg zrobili, że w sensie, że tutaj byśmy mieli tak naprawdę, słuchajcie, tu byśmy robili żyto, które by oczywiście jechało do Jukenlandii, ale przerobione na chleb wracałoby tutaj. I dlaczego tak? Bo zobaczcie, odeszłaby nam sprawa z młynem, czyli zatrudnianiem ludzi w młynie, tak? Odeszłaby nam sprawa z oczywiście piekarnią, bo to wszystko są ludzie potrzebni, więc tylko całą siłę roboczą, no tutaj oczywiście rąbać drewno oni muszą, bo tu nie mamy wyjścia, nie? Tu nie mamy wyjścia, moi drodzy, oni rąbać muszą. Dobra, ja sobie chwilę spowolnię, to czekajcie. Tutaj coś możemy wysłać do Jukenlandii. Coś, co niepotrzebne nam by było. Na pewno nie jedzenie, no kurde. Bo to jest problem, że... Widzicie, tu jest mały problem. No, kłody drewna możemy. Dobra, czekajcie, to może od drugiej strony to trzeba zrobić. A, bo ja jeszcze zapomniałem z tego wszystkiego, słuchajcie, o tym śmiesznym dole na trupy. Widzicie, no i to mnie na pewno rozkojarza, nie? Jak mam 10 rzeczy do robienia naraz, no to w tym momencie mnie to troszkę tutaj, jak widzicie, rozkojarza. Nie lubię, znaczy ciężko jest się skupić na czymś, nie? Bo się przełączamy między, znaczy fajnie z jednej strony, ale z drugiej łatwo się będzie pogubić, mając kilka miejscowości. Na pewno się pogubimy, co gdzie jest. No dobra, no tutaj jak widzicie, młyn cały czas chodzi, czyli ta cała robota będzie tu przenoszona i to jest według mnie fajna opcja. I tu nie wiem, czy te pola po prostu nie polikwidujemy, powiem wam szczerze, bo tutaj z nich jakiegoś pożytku większego nie ma. No owce sobie biegają, na razie zapastwisko to robi, nie wiem, do przemyślenia. Natomiast raczej tutaj nie będę się na jakimś rolnictwie skupiał. Znaczy może zostawię tak, a może zmienię, zobaczymy. To już jest temat do przemyślenia. Natomiast tu na pewno, żeby cokolwiek się jeszcze zadziało, jest z tym opałem problem, ale ta stacja karawan nam się, kurde, nie wybudowała. No to musimy się szybko spieszyć. Nam się rodziny... Gdzie ja ten obóz rwali? Tu, bardzo wysoki. Dobra, za mało rodzin mamy, słuchajcie. Widzicie to, jak to teraz wygląda? Jedzenie, 12 miesięcy. No to widzicie, no i są trudne decyzje. Drwale na razie muszą dać spokój. W składzie nikogo nie ma. Tutaj nikogo nie ma. No to tu niestety myśliwych na razie, skoro 22 miesiące, no to... No i trudno, jagody stracimy. No nic widzowie, lepiej nie zrobimy. Wszystkich trzeba pozwalniać, żeby nam wybudowali ten obóz drwali. No i później zobaczymy. I teraz tak, stacja karawan. Ja tutaj też mam łebka, tylko jeżeli ja nie mogę nic wysłać, to ja nie wiem, czy ten łebek jest mi tu, kurczę, potrzebny. No bo wiecie co, no teraz jest problem. No co my tu możemy, kurde, wysłać? Bo tu nie da się tak jakby... Wiecie, nie da się bez barteru to zrobić. I trzeba wysłać coś. Szkoda, że nie da się tylko przyjmować na przykład, nie? Bo to by było kapitalnie, gdyby dało się. O, chata drwala. No to dobra, to zaraz nadrobimy straty. Słuchajcie, to tu na chwilę szybko dajmy trzech. Szybka po prostu będzie akcja, żeby oni tu wyrąbali jak najszybciej trochę tego drewna, żeby, wiecie... Bo jedzenie, jak widzimy, mamy na 13 miesięcy i tu na początku to jest właśnie, słuchajcie, bo nie wszyscy o tym też wiedzą, że można w bardzo fajny sposób tymi
tymi tych ludzi przenosić, tym to sobie jakoś ustawiać. Tylko no problem jest tego typu, że mówię, jeżeli już jest, są te stragany. No tu siłą rzeczy, chcąc awansować na drugi poziom, żeby oni też podatki płacili, no to te kurcze stragany trzeba będzie im wybudować. I wiecie co, ja się nawet zastanawiam, czy... Jak to z wodą wygląda? Nic nie widać tutaj z wodą, nie pokazuje mi. Nie wiem, raz to działa, raz nie działa. Tu jest jakiś błąd w tym. No słuchajcie, no wybudujmy takie pary, takie cieniutkie... O! 8 straganów, no trudno. I pole będzie do straganów przylegało. Albo później te chaty poburzę i je przesunę. Najpierw musimy się rozwinąć. Tak naprawdę, nie? Podstawa, słuchajcie, rozwinąć się. No dobra, no czyli tutaj już opał zaraz się uzupełni, zobaczcie, przyspieszymy i za chwileczkę już będziemy mieli 2 miesiące opału. No to myślę, że to takie działanie na dzisiaj początkowe jest całkiem okej. Co będziemy robili w następnym odcinku? Oczywiście dalej będziemy, słuchajcie, tą sznelę rozwijali, czyli prawdopodobnie będzie to już działanie w kierunku pól, żeby tutaj uprawy mogły być, tylko wiadomo, no więcej ludzi potrzebujemy, no bo też no, to trzeba ogarnąć. I będę rozkminiał, jak to zrobić, żeby ta stacja, bo tam już nam się stacja karawan wybuduje w Jukenlandii i będziemy, zobaczcie, to w taki sam sposób robili, że tu będziemy dostarczali wszystko na gotowo, gotowe jedzenie, gotowy opał, czy może ten węgiel drzewny nawet, nie? Wiecie jak jest. O, spróbujmy pierwszy kurs zrobić, skoro się już nam wybudowała stacja karawan. No to moi drodzy, jedzenie, nie opał był potrzebny, ale to już byśmy wysłali nie drewno opałowe, tylko węgiel drzewny wyślij, a otrzymaj, no i nie można zrobić nic. I szkoda, no bo w tym momencie jedynie tam możemy kłody drewna dać, nie? Albo mięso. A dobra, zróbmy tak. Sznela. To może zróbmy, że dostaniemy mięso, słuchajcie. Tu weźmy sobie kunia. Weźmy sobie kunia, żeby nam kuń to transportował. Ciekawe, czy da się tutaj w stacji karawan na razie kunia nie kupować. No fajnie by było, jakbym nie musiał kupować. Czekajcie, bo się pogubiłem. To nie tu. Mi się nie przełączyło na sznele. Stacja karawan. W sumie stać mnie na kunia. Też nie wiem po co to, ale... Zobaczymy. No może, słuchajcie, będzie to, moi drodzy, jakiś plan. I zobaczcie, mamy pięknie już opał na 3 miesiące, więc już nie musimy się tym, prawda, martwić. Niech będzie sobie tu jedna rodzina. To teraz przez zimę, żeby już zrobić po prostu zapasy. I skoro tutaj też chcemy mięso dostarczać do Jukenlandii, to wszystkich na razie, słuchajcie, dajmy... No i muszą się jakieś rodziny wprowadzić, nie? Muszą się wprowadzić i będziemy działali w następnym odcinku. Także to tyle, drogi widzu. Dziękuję ci serdecznie za oglądanie. Fajnie, że jesteś. Będzie mi bardzo miło, jak zostawisz łapkę w górę. Komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. Daj znać, jak ci się podoba ta sznela, ten pomysł cały, żeby tutaj takie migracje robić między regionami. Zobaczymy też w praktyce, jak to się sprawdzi. No to jest teraz w tej chwili, od razu ci, drogi widzu, mówię, że... Możliwe, że tu będę wszystko przebudowywał, wyburzał, bo ja jeszcze na to no, nie miałem jakiegoś pomysłu w tym momencie, no bo też nie ma tu miejsca, a no, nie mam wpływu na żyzność gleby, więc no niestety będzie trzeba i tak pozrąbywać bardzo, bardzo dużo drewna, ale tu mi się coś wydaje, że to nie do końca jestem przekonany, czy to działa, ale może działa, bo coś tutaj ubyło tego drewna, no zobaczymy. Także to tyle w tym odcinku. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymaj się. Cześć.